Witam Was kochani, serdecznie z takiego to miejsca. Jestem tutaj oczywiście z Wami. Jesteśmy w Nowym Mieście nad Wartą. Jest tutaj taki kościół. Kochani, z tego miejsca właśnie chciałbym Wam podziękować za to, że jesteście, że uczestniczycie w tych modlitwach. Mam nadzieję, że dotrwamy tutaj wszyscy wspólnie do tej nowej ery będzie nas jeszcze więcej. Więc bardzo proszę, jeżeli możecie zaproście znajomych, zaproście bliskich. Niech będzie nas jak jak najwięcej, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Trzeba się modlić o błogosławieństwo dla Polski, o ochronę nasze, do naszego kraju przed e, naszego kraju przed kataklizmami, tak? Przed trzecią wojną światową. Bo stoimy na progu, kochani tych niestety nie za dobrze zapowiadających się wydarzeń. Kochani, życzę Wam miłego dnia, a teraz zapraszam już do modlitwy. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci – udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska, walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją. Matkę Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi, odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szachetne. W dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu. Bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju, niech już nie będzie więcej wojny. Amen.